Pani doktora, jak pani dba o swoją wątrobę? Dzień dobry, kłaniamy się, jakże nam miło, z doktor nauk medycznych, panią Danutą Myłek, którą już znacie. I teraz postanowiłyśmy tak naturalnie wziąć na tapetę organ, który jest szalenie nam obu bardzo bliski, bardzo go doceniamy, bardzo go szanujemy, bardzo staramy się w sposób naturalny o niego dbać i pragnęłybyśmy was też do tego zachęcić. A o czym, o którym organie mowa, to jest, moi drodzy, nasz drugi mózg, pełniący 500 funkcji. Nasza wspaniała, najkochańsza wątroba. Nie wiadomo, czy drugi, czy trzeci, bo to jeszcze po drodze jest jelito. Tak jest. Ale to jest taka święta trójca. Oj tak, pani doktor. To może właściwie to powinnyśmy rozpocząć. Już coś tam zdradziłyśmy, że to drugi lub trzeci mózg. No ale jak mózg, to wiadomo, że... że funkcja bardzo ważna. Bardzo dużo ma tych funkcji, nie jedną. Przede wszystkim to jest fabryka. Wielka fabryka z bardzo wieloma działami. Produkuje mnóstwo różnych ważnych składników. Druga jej funkcja, magazyn i hurtownia. To jest trzecia funkcja, odtruwacz. Detoksykator. Wszystkiego. Wszystkich naszych grzechów. Wszystko. Również tych emocjonalnych. Wszystko. Powiem tam, jest takie jedno urządzenie właśnie w wątrobie, które... Dlaczego właśnie dlatego mówimy o tym, że to jest może ten drugi lub trzeci mózg. Ponadto wątroba jest też w pewnym sensie układem obronnym. I wreszcie też zawiera kolejny system antyoksydacyjny. Czyli walczy z wolnymi rodnikami, które ciągle w naszym życiu są. Nawet jak jesteśmy bardzo zdrowi, to sama produkcja energii to też jest wyzwalanie wolnych rodników, a one, jak wiadomo, wcale naszemu zdrowiu nie służą. Także to są tylko wymienione działy tej wielkiej, działy wielkiej fabryki. Tak ogólnie rzecz biorąc. Wątroba nie boli, bo nie jest unerwiona. Ma zadań nieprawdopodobną ilość w tych czasach, w XXI wieku, bo dostaje w kość, jakkolwiek byśmy tego nie rozumieli, bardzo, bardzo mocno. Tak naprawdę i to niezdrowe powietrze, i wszystkie toksyny pochodzące z jedzenia, i każda tabletka, również ta antykoncepcyjna, każda lampka napoju bogów, ale też i właśnie stres. Stres. Więc pani doktor, gdybyśmy mogły powiedzieć tak naprawdę, jakie grzechy my najczęściej popełniamy, jeśli chodzi o wątrobę? Zacznijmy od tego, co jest najgorsze. Jemy za dużo cukru. No właśnie. I tu nie tylko cierpi trzustka, mózg, tkanka tłuszczowa, ale także wątroba. Bo jeżeli my za dużo tego cukru jemy, i to nie jest tylko cukier w cukierniczce, to jest cukier przede wszystkim zawarty w jedzeniu spożywczym, z przemysłu spożywczego, bo właściwie nie ma takiego produktu, który by tego cukru nie zawierał. A jeszcze słyszymy, że trzeba dużo jeść owoców, a to też trochę cukru. A jeszcze jemy pszenicę, a amylopektyna jest najgorszym cukrem, więc z tego cukru organizm dostaje więcej niż w ogóle jest w stanie to przerobić. Wątroba jest tym producentem, a jednocześnie w tym wypadku magazynierem, że nadmiar glukozy, która już jest upychana przez trzustkę i w tkance tłuszczowej, to jeszcze wątroba z tej glukozy robi cukier zapasowy, czyli glikogen. I ten glikogen sobie tam siedzi. Jak my żyjemy prawidłowo, czyli zabraknie nam trochę energii, to wątroba uwalnia znowu glikogen przerabia na glukozę, dostaje się to do krwi i mamy energię. Ale jeżeli tego cukru jest dużo, to ona już nie ma miejsca na to, żeby ten glikogen, ten cukier zapasowy w ogóle zmieścić. No i wtedy
niestety, ale przerabia to wszystko na różne tłuszcze. Część dostaje się do krwi i potem do tkanki tłuszczowej, a część zalega w tej wątrobie i powstaje niealkoholowe stłuszczenie wątroby. Tylko z samego cukru i to nie ma nic wspólnego wtedy z alkoholowym stłuszczeniem wątroby w wyniku toksycznego działania. Także to jest jakby jedna taka ścieżka tego, co tej wątrobie nie należy robić. I nie tylko wątrobie, ale wszystkim innym narządom, czyli cukier. Biała śmierć. Razem z heroiną, kokainą, papierosami, alkoholem, najgorszy uzależniacz i najgorszy truciciel. I do tego, jak jeszcze dołożymy stres, emocje negatywne, takie jak właśnie, no wiadomo, złość, smutek, żal, zazdrość, wszystko. A jak się mówi, żółć cię zalewa. A właśnie, co ci tam leży na wątrobie. Co ci leży na wątrobie. I mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że to właśnie ta nasza kochana wątroba musi również te nasze nerwy zmetabolizować. Proszę Państwa, jest taki kawałeczek wątroby, to znaczy jakiś tam udział niewielki procentowy, 15% może, tak zwanych komórek gwiaździstych. Przede wszystkim dominują hepatocyty, czyli komórki, które produkują to wszystko, ta cała producencka strona. To jest jakieś 70%. Trochę jest takich komórek żernych, które to, co trzeba zniszczyć, zjeść, schować, przerobić, czyli takie komórki żerne Kupfera. Są komórki siateczkowe, które są to jak filtry. Jakieś wirusy, jakieś bakterie, jakieś tam resztki. To przez te siateczki taki filtr jest ok i to potem dają te resztki do tych komórek żernych. Ale jest jeszcze szczególna grupa komórek, tak zwane komórki gwiaździste. Inaczej komórki ITO. I już ta sama nazwa gwiaździste mówi o tym, że to nie jest taka zwykła komóreczka sobie okrągła jakaś i tak dalej. Ona ma wypustki. I podobna jest do komórki nerwowej w mózgu. Mało tego, że anatomicznie jest podobna i ona penetruje dosyć spore obszary wokół siebie wątroby. Tak jak komórka nerwowa, że tymi neuronami tam sobie gdzieś tam idzie i się porozumiewa z innymi komórkami. Te komórki także produkują substancje podobnie jak komórki nerwowe. I stąd się uważa, że mózg steruje wątrobą. Tu jest to, o czym mówimy, połączenie. Że cię żółć zalewa, że stres to ci siedzi na wątrobie. To jest ta szczególna grupa komórek, tych komórek gwiaździstych, które w ogóle jeszcze oprócz tego mają bardzo szczególną funkcję gromadzenia witaminy A. Bo jak już mówiłam, wątroba to jest też magazyn, hurtownia. I główna półka w tej hurtowni to jest właśnie w komórkach gwiaździstych dla witaminy A. I stamtąd sobie może tam wydawać, że tak powiem, w miarę potrzeb. Dawkować, jeśli ma. Jeśli ma, ale żeby była jakaś witaminoza A, to jest prawie że technicznie niemożliwe. Więc ona oprócz tej witaminy A to... Ale nie te komórki, tylko jeszcze co innego, to witaminę D, żelazo. No w ogóle magazynuje bardzo wiele rzeczy. Ale zostańmy przy tej witaminie A. I te komórki gwiaździste, one są, jakby jeszcze mają drugą zapisaną w sobie funkcję. Ale ta funkcja nie działa. Jest taka jakby uśpiona. Kiedy różne czynniki szkodliwe, różne czynniki toksyczne, stres, leki i tak dalej, zaktywują te komórki, to one ulegają w pewnym sensie przemianie w komórki podobne do fibroblastów, a one, jak wiadomo, produkują włóknik, czyli zaczyna się proces włóknienia wątroby. Czyli jest taka, pomiędzy komórkami jest taka jakby galareta, taka zewnętrzna macierz, która, te komórki gwiaździste produkują coś takiego razem jeszcze z inną rzeczą, siarczanami heparanu, one tworzą takie rusztowanie, taką podporę dla komórek wątrobowych. To jest elastyczne, to jest takie pożyteczne. A jeżeli się te komórki gwiaździste zaaktywują, to one zaczynają produkować jakby kolagen typu pierwszego, czyli coś takiego, co w ogóle tam nie pasuje do tej wątroby.
zaczyna to być sztywne, to zaczyna być ta wątroba zwłókniała. I to jest jakiś tam etap marskości wątroby. Jeżeli na początku tego procesu to wyłapiemy, to na szczęście wątroba, kiedyś myśleliśmy, że się nie regeneruje, ale wiemy, że się regeneruje. To jest niewspaniałe. Mózg też zresztą, wszystko się regeneruje. Więc jeżeli my na początku tego procesu wyłapiemy ten moment i cofniemy się z tym szkodliwym działaniem na wątrobę. Pójdziemy po rozum do głowy. Po rozum do głowy, to wtedy z powrotem ta macierz zewnątrzkomórkowa jakby przestaje być taka sztywna, włóknista i wszystko wraca pomaleńku do normy. Ale jeżeli przegapimy ten moment i już to zwłóknienie jest pełne, no to zostaje nam tylko przeszczep wątroby, proszę Państwa. Tego nie pragniemy. Dlatego nie pragniemy zdecydowanie. Dlatego specjalnie dla Was ten materiał przygotowujemy, bo wiemy też, jak wiele chorób rozpoczyna się od tej niebolącej wątroby. Pani doktor, więc jak pójść po ten rozum do głowy? Jak o tą wątrobę dbać? Ja tutaj przygotowałam tylko namiastkę. Tak, część tu leży. Takiego świata natury, tak. Tak, część tu leży. Przede wszystkim, tu jeszcze nie powiedziałam o żółci, bo to jest bardzo ważna rzecz, bez żółci. W ogóle nie ma trawienia tłuszczów, a jak nie ma żółci, to nie ma siarczanu heparanu, a jak tego nie ma, to jeszcze i bardzo wie, i tak jak w bajce dalej. Było sobie życie, ale w prawdziwej tak, bajce. Czyli jest naprawdę łańcuch różnych zdarzeń. I żeby wątroba mogła działać, żeby mogła detoksykować, żeby mogła działać antyoksydacyjnie, to trzeba jej trochę pomóc. Czyli dostarczyć wielu różnych składników z pożywieniem. Przede wszystkim źródeł siarki. A co to jest, gdzie to jest? Liście zielone. To są zielone liście, to są wszystkie kapustne. Brokuły, jarmuszka, larebki, kapusty, co tam jeszcze jest, rukola. Nie tylko nasza jelita, ale również nasza wątroba kocha się w kapuście. Tak, w kapuście. Następnie inne źródła siarki. Czosnek, cebula. Proszę bardzo. Proszę bardzo, czosnek. Ogród Szambala się kłania. Tak jest, co najmniej dwa ząbki codziennie. Jeżeli to się łączy z jakimiś zielonymi liściami, a szczególnie pietruszki, ale nie tylko, cokolwiek zielonego, to nie śmierdzimy tym czosnkiem. Ja już to kiedyś mówiłam, że to się te olejki się znoszą i jest całkiem nieźle. Co jeszcze trzeba? Trzeba dostarczyć wątrobie białko. Bo żeby ona ciągle produkowała tyle różnych rzeczy, też ona produkuje 85% białek naszego osocza, naszej surowicy. To skąd by to zrobiła, jakby nie dostała białka? To musi być białko wartościowe. A więc kto je mięso, no to czasami mięso, jajka to wszyscy mogą jeść, jakieś serki kozie czy owcze, no bo krowich to ja nigdy nie polecam i nie polecam. Jak też produkty białkowe ryb czy też strączków w umiarkowanych ilościach, bo jak za dużo, a to znowu mamy kolejny problem na pół godziny opowiadania. Jak wszędzie, co za dużo, to niezdrowo. Czyli to, jak mówił Arystoteles, nawet to, co najzdrowsze, może stać się trucizną, dokładnie. Jeżeli jest w nadmiarze. W nadmiarze jest coś bardzo niekorzystnego. Ale to białko musi być, bo inaczej wątroba nie wyprodukuje pewnych rzeczy. Ponadto ona potrzebuje białka do tej detoksykacji. A niestety żyjemy toksycznie. Żeby nie wiem, jak człowiek się starał, to jak nie ma każdej rzeczy z ekologicznego, certyfikowanego miejsca, no to sobie glifosatu dowiezie, a to jakichś innych tam pestycydów, a to jakichś konserwantów, a to sztucznych barwników, a to kilkanaście tysięcy różnych innych rzeczy, które na przykład przemysł spożywczy nam daje. Bądź też Polacy są lekomanami okropnymi. I powiedział to lekarz. Tak, ja to mówię. Mało tego, jak już jestem na tym poletku, to bo ja sobie suplementuję magnez, cynki, coś tam jeszcze, więc się pytam, czy tu jest niedobór stwierdzony? Nie, bo tak gdzieś usłyszała. Więc nie wolno takich rzeczy robić, bo cokolwiek do organizmu wejdzie, to musi przejść przez ten narząd, przez wątrobę. To ona musi to wszystko zaprotokołować, przeglądnąć, przerobić. Jak coś toksyczne, to tak przerobić, żeby się nadawało do wyrzucenia i żeby po drodze nie truło. Więc to jest białko wartościowe oraz te produkty, które mają dużo nienasyconych kwasów tłuszczowych, a głównie omega.
a głównie kwas alfa-linolenowy, czyli siemię lniane. Odsyłamy do materiału o siemieniu lnianym. Tak, o siemieniu lnianym, ale też... I tu mamy anioła stróża wątroby. Ostropest. On ma sylimarynę. To tak jest coś takiego... Balsam dla naszej wątroby. Balsam dla wątroby. Więc ona działa i detoksykacyjnie, ta sylimaryna, i ona przede wszystkim działa żółciotwórczo, czyli że ta żółć się w ogóle produkuje, bo jak nie ma żółci, to znowu się nie trawią tłuszcze, jak się nie trawią i tak dalej. I żółciopędnie, bo jeżeli my nawet żółć wyprodukujemy, ale na przykład coś się stało z tym wypchnięciem z komórek wątrobowych tej żółci do przewodów żółciowych, no to ostropeścik, proszę bardzo, albo jak się za dużo najemy jakichś strasznie tłustych rzeczy, to ten ostropeścik, dziurawiec. Tak, tak, powinniśmy teraz ostropeścik. To on nam troszkę pomoże to przepchnąć. Albo też działa obkurczająco na pęcherzyk żółciowy. Pęcherzyk żółciowy, jak w nim ta żółć stoi, bo my nie jemy pewnych rzeczy żółciopędnych, na przykład ostropeściku sobie gdzieś tam nie zjemy orzeszków, czosneczku, to wtedy żółć stojąca może się z niej zrobić kamień żółciowy. Pani doktor, ja korzystając z okazji, że mówimy o tym ostropeściku, to pragnęłabym dodać to, co zrobiłyśmy w przypadku siemienia lnianego, to też warto, abyście pamiętali, że ten anioł stróż, całe opakowanie to jest kilka złotych, tylko prosimy Was. Ja o tym wielokrotnie mówiłam, pisałam też w książkach naturalnie, kupujemy zawsze w ziarnach. Tak samo jak w przypadku siemienia lnianego i samemu mielimy. Czy czarnuszki, czy sezamu mielimy. Nie kupujemy ostropestu zmielonego, tak samo jak nie kupujemy siemienia lnianego zmielonego. To jest uplenione, to już nie ma żadnych właściwości, więc kupujemy w ziarnach. Młyneczek osobny, tak jest. I mielimy sobie i wtedy, podobnie jak siemię lniane, dodajemy do naszego obiadu, to jest najlepsze. Potraw i tak dalej. Mało tego, jako nasiono, to ona ma nie tylko ten tłuszcz cudowny. O, no to ma wiele. On ma wszystko. On ma białko, on ma wszystkie witaminy rozpuszczalne w tłuszczach, rozpuszczalne w wodzie, on ma wszystkie mikroelementy, co kto chce. Więc lepiej zawsze zjeść ziarno, aniżeli olej z ostropestu. Oczywiście. No i jeszcze nasza kurkuma wspaniała. No i kurkuma. Kurkuma to jest przyprawa, kłącze, które najlepiej jest świeże. Sproszkowane też ostatecznie może być, ale tu najważniejsza część tej kurkumy to jest kurkumina, czyli substancja czynna kurkumy. Powiedzmy, jedna kapsułka kurkuminy 500 mg to jest 12 łyżek kurkumy, żeby było jasne. Więc jak mamy ciężkie stany zapalne, to lepiej kurkuminę. Ale jeżeli pragniemy dbać na co dzień, to spokojnie, czy kłącze, gdzie możemy, tniemy, to sobie tak, dodajemy, tak, tak, żeby to weszło w taką rutynę, moi drodzy, takiego naturalnego dbania. Bo to jeszcze jako takie goryczkowe coś, to ma działanie właśnie żółciopędne i obkurczające pęcherzyk żółciowy. Gdyby nasze serce, nasz mózg i nasza wątroba mogły się kochać w jakimś owocu. To w awokado. Dlaczego? Bo w wątrobie jest oprócz systemu detoksykacyjnego, jest jeszcze system antyoksydacyjny, o którym wspomniałam na początku. I na czele tego systemu stoi glutacjon. To jest substancja nieprawdopodobna. Jak tego nie ma, to po prostu nie mamy prawa zdrowo żyć. A awokado, oprócz nienasyconych kwasów tłuszczowych, zawiera także glutacjon. Oczywiście, że on się strawi i rozdzieli się na poszczególne trzy aminokwasy, ale organizm, mając te aminokwasy, sobie z tego zrobi. Więc to jest taka kolejna rzecz, ale też przypominamy o czymś, co wszyscy dawno znają, to jest dziurawiec. Karczoch. Karczoch. To są jeszcze, co tam jeszcze, rzepy, rzodkiewki wszystkie. Jest trochę, moi drodzy, jest troszkę ze zbóż, tu patrzę w ściągawkę. To są płatki owsiane, kasza gryczana. Tak, takie, niepalona. No oczywiście, że niepalona. I kasza jęczmienna. Dla nas, pani doktor, oczywiste, ale nie dla wszystkich. No tak. Jak ktoś jest mięsożerny, to też drób, indyk, kurczak, wołowina. Tylko z dobrego źródła. Ekologiczna. Dlaczego? No bo niestety to jest już
wszyscy to prawie wiedzą, ale nie do końca, że większość produktów z przemysłu hodowlanego, czy sadownictwa konwencjonalnego, czy hodowli drobiu, czy przemysłowej, niestety zawiera glifosat. Jest to straszna trucizna, która jest składową, właściwie podstawą środka chwastobójczego, tak zwanej ochrony roślin Roundupu. I głównym celem glifosatu jest niszczenie enzymów, przede wszystkim wątrobowych, bo wątroba te wszystkie funkcje swoje produkcyjne, detoksykacyjne, antyoksydacyjne opiera oczywiście na enzymach. A ponieważ są pewne enzymy, które zarówno pracują w jelitach, jak i w wątrobie, tak zwane cytochromy na przykład, jeżeli tu się coś zawali, no to nic nie ma. To nie ma detoksu, nie ma antyoksydacji, nie ma produkcji, nie ma tej przemiany i nie ma funkcji żadnej z tych grup komórek wątrobowych, bo nie ma enzymów. Jak nie ma enzymów, to jest taki, jakby no, pomocnik, niezbędnik do tego, żeby cokolwiek się zadziało. A z kolei, jeżeli nie dostarczymy nasionek różnych, o których tu mówiłyśmy, różne orzeszki, to nie dostarczymy magnezu, cynku, selenu, no, a to są orzeszki różne i tak dalej. No to się nie zadzieje. I mamy kolejna, tutaj, tak. Proszę bardzo, orzech włoski. Nie zadzieje się praca wszystkie enzymów. Nienasycone kwasy laskowy, tłuszczowe, 3-6-9. Laskowe, no akurat tutaj dwie najlepiej grupy. Najlepiej nieuskane, kupować im młoteczkiem albo dziadkiem do orzechów sobie. To bo ta skorupka ich chroni. To jest kolejna rzecz. A gdybyśmy właśnie jeszcze, pani doktor, no bo jak wątroba, no to też często temat cholesterolu. A, więc oczywiście, no gdzie się produkuje cholesterol? W wątrobie. Ale ten cholesterol, który jest, bez cholesterolu nie ma życia, bo on bierze udział w budowie błon komórkowych, naszych bilionów komórek. On jest podstawą do produkcji hormonów steroidowych. On jest bazą, fundamentem do tego, żeby się produkowała witamina D3. Więc ten cholesterol, on tak sobie nie lata po organizmie sam. On musi być na takim wózku jakby. Czyli to są tak zwane lipoproteiny, które produkuje wątroba. Cholesterol i lipoproteiny, którymi ten cholesterol kładzie sobie ta wątroba na ten wózeczek i albo na tym wózeczku cholesterol z organizmu wiezie do wątroby, ona go przerabia i jak już mówiłam, to jest taki detoksykator, albo się ten cholesterol załaduje na inny wózeczek, czyli, i to jest HDL, czyli ludzie mówią dobry cholesterol. To nie on jest zawsze taki sam, tylko że te białka są różne, te lipoproteiny, bo to jest takie białko sprzężone z tłuszczem, nazywa się to lipoproteina i mamy albo high density, czyli to jest HDL, i to jest taki pożyteczny, bo on wiezie ten cholesterol do przeróbki, do wątroby, albo low density, czyli LDL, a on wiezie ten cholesterol prosto do tętnic i tam się może nakładać na płytkę miażdżycową, na ścianie, bo to może wapnieć, no i tak może dochodzić do ciężkich schorzeń układu krążenia, zawałów, udarów, choroby wieńcowej i tak dalej. Więc taka to jest jego też, tej wątroby, funkcja, czyli gospodarka lipidowa. Tu jeszcze trzeba wspomnieć o tym niealkoholowym stłuszczeniu wątroby, bo powiedziałam dosłownie kilka słów, a muszę powiedzieć, że alkoholowe stłuszczenie wątroby to jest znane od dawna, bo ludzie pili, piją i będą pić. Oby mniej, ale statystyki wskazują, że przez to, co się dzieje dookoła, to coraz więcej, tylko bardzo błędnie też postrzegamy alkohol, dlatego że nam się wydaje, że on nam ma pewne właśnie te negatywne emocje jakkolwiek złagodzić lub utopić w tych procentach, a jest zupełnie odwrotnie. Odwrotnie. Dzieje się zupełnie odwrotnie, że te demony z szafy jeszcze bardziej wychodzą i jeszcze bardziej dokładamy tej wątroby. Poza tym alkohol jest toksyną mózgową, jelitową i wątrobową. To jest jakby osobny temat, ale ja już jestem na tyle długo lekarzem, że żeby było niealkoholowe stłuszczenie wątroby, to kiedyś to w ogóle była nieznana jednostka. Tak jak SIBO. Coś nowego, prawda? Ale w świecie tego
przemożnego jakiegoś spożywania cukru i tych wszystkich trucizn coraz więcej ja w swojej praktyce spotykam niealkoholowego stłuszczenia wątroby. To tak niepostrzeżenie się pojawia. I potem nagle mamy marskość albo nowotwór. Tego trzeba pilnować. Czasami warto tą wątrobę przebadać sobie. Jak coś tak nie bardzo się czujemy, nawet nic konkretnego, to pamiętać proszę, że mikrobiota jelitowa i wątroba. To są takie dwa punkty, to ten drugi i trzeci mózg, oprócz tego mózgu. Chciałam wrócić do tego alkoholu, czy cukierka na pocieszenie, bo to nas uspokoi. Nic podobnego. To jest wyzwalacz hormonów stresu. I zaczynamy kąsać nadnercza. Ja tak mówię specjalnie, trochę jakby przeskakuję z narządu na narząd, żeby pokazać, że człowiek jest połączony. To jest wszystko w sprzężeniu zwrotnym. Jedno zależy od drugiego. Nie można się zająć nosem tylko trzeba zobaczyć, a jak u tego człowieka wygląda wątroba czy mikrobiota jelitowa. Więc nasze przesłanie jest takie, pamiętajmy, że jesteśmy całością, uczmy się trochę siebie. Słuchajmy siebie, wsłuchujmy się w ten organizm. Tak, jak coś jest nie tak, to nie myślmy, że może przejdzie. No to zastanówmy się, co to znaczy przejdzie. Wtedy przejdzie, jak my zrozumiemy, co jest przyczyną tego problemu. A człowiek każdy jest taki, jak je, pije, karmi swoje bakterie i dostarcza do fabryki materiału. Materiał beznadziejny to będzie produkt beznadziejny, a jak produktu nie ma, to nic nie wyprodukujemy. Ale też, moi drodzy, dbajmy o siebie, dbajmy o te nasze narządy, utulajmy je, czasami nawet pogłaszczmy. Mało tego, ciepełko dobrze robi wątrobie, tak słoneczko, druga osoba przytulona, to są takie najlepsze. Ale nawet, pani doktor, nawet kot. Kota! Jak ja uwielbiam, jak moja Luna mi się kładzie tutaj, ja ją nawet przesuwam tak na brzusio. Wątroba lubi ciepełko. Tak jest. Moi drodzy, dbajmy o siebie i dbajmy o te nasze boskie ciała, bo tak naprawdę to jest jedyny dom, w którym będziemy mieszkać całe życie. Całe życie, a wątroba to jest taki wyznacznik nie tylko zdrowia, ale życia. To prawda, wielu lekarzy, wielu fachowców mówi często o tym, że my nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak wiele chorób rozpoczyna się właśnie od wątroby. Od wątroby, także dbajmy. Bo popatrzcie, a ja nie wymieniłam wszystkich, bo to nie sposób. Ile funkcji wątroba spełnia? Jaki to jest wielozadaniowiec. Wszystkiego dobrego wam życzymy. My idziemy, moi drodzy, dbać o swoją wątrobę. Zaraz coś dobrego zjemy, ostro ścikiem posypiemy, bo przecież mam zupę z dyni, z bergamotką. Oh.